Witam z tej strony Rafhart, info modelarskie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu, czyli 7-9 lipca, odbywa się konkurs modelarski w Koszalinie. Jak generalnie co roku, tutaj macie plakat reklamujący Bałtycki Festiwal Modelarski. Fajna impreza, byłem tam 2 lata temu, czy 3, 3 lata temu. W tej chwili się nie wybieram, bo nie za bardzo mam z czym klasy, klasy są tutaj podane. Także jeżeli ktoś ma tylko czas, ochotę, to naprawdę polecam wybrać się na, na w imprezę bardzo fajna, dość duża przestrzeń, naprawdę polecam. To jest pierwsza, pierwsze info modelarskie. Drugie info modelarskie. Airfix. Airfix e, stwierdził, że będzie na przykład wydawać monety. <laughs> e, tak, wiem, no, modelarstwo, numismatyka, to są takie dwie różne rzeczy, ale polskie firmy też chyba Mirage Hobby, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam też dawał monety. A tutaj mamy Hawker Hunter z tutaj mamy 500 z 500, czyli jest 500 modeli, które mają 500 monet. Każda każda moneta ma jak gdyby swój numer. Tutaj mamy chyba takie wydarzenie, gdzie właśnie ten samolot przeleciał przed w Londynie pod mostem. Coś takiego było. Więc też tak można bawić się w modelarstwo. 46 funtów kosztuje ten model, czyli dostajemy model, plus monetkę kolekcjonerską i chyba znaczek Airfixa z tego co kojarzę. E, ciekawy, ciekawy pomysł. E, dobra, e, co jeszcze z informacji modelarskich? Bo wiecie, zbliżają się wakacje e, i tutaj dość dużo ludzi będzie może składać w urlopie modele. A czy ja mam taki plan, żeby w końcu się wziąć i coś złożyć. Jak na razie składam komputer. Z tego też będzie jakiś tam odcinek. Z starych części. Ale słuchajcie. Arma Hobby ma, już, jest. Zobaczcie. Dostępność jest. Dostępność jest, podkreślam to jest. Jest już Hurricane MK2C w 4.8C i tutaj co prawda wysyłka 7-14 dni, jest dużo zamówień, więc... W końcu, w końcu się doczekaliśmy i niebawem, niebawem dla osób, które zamówiły go jakiś czas temu, bo to już jakiś czas temu było na blogu, z tego co pamiętam, tak. 08.05. przed sprzedaż, więc mamy 01.07. Więc troszeczkę czasu minęło, ale jest już także hura 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 hura. Ci, co mają urlop <laughs> i będą mieli czas, będą mogli sobie poskładać. E, to jest kolejna, to jest kolejna dobra wiadomość modelarska. E, następna wiadomość modelarska. E, PayPo, pay czym, czy, czy, czym to jest PayPo i właściwie e, moje hobby PL wprowadza coś takiego. E, przy wyborze PayU, jako metody płatności, e, chodzi o to, że będziecie mogli zapłacić później e, za e, modele. Czyli, jeżeli wybierzecie sobie PayU i PayPo, nie wiem, czy dokładnie jakaś tam e, weryfikacja jest, badają, badają waszą zdolność itd wystarczy wybrać PayU jako metodę płatności podczas składania zamówienia. Po zatwierdzeniu transakcji otrzymujesz możliwość składania, skorzystania z usługi PayPo. Można samodzielnie dostosować spod, sposób spłaty i termin spłaty. Fajna opcja, bo powiem Wam, że często kurczę, przeinwestowujemy się. Ja sam korzystam z e, czegoś takiego jak e, na Allegro. E, jest, e, jest smart i jest e, zapłać później coś takiego, więc sam też często zdarza mi się już pod koniec miesiąca, jak już brakuje mi kasy, jakaś, a coś muszę kupić albo coś mi świta w głowie e, typu nowa pamięć do komputera. <laughs> albo nowy dysk do komputera to, to korzystam z tego, a teraz weszło to do świadka modelarskiego. Znaczy, generalnie na zakupy na Allegro też można było z tego skorzystać, zapłacić później, tak mi się wydaje, muszę to jeszcze obcykać. Ale sklepy modelarskie taka, taka możliwość zapłacenia później też jest, też jest często spoko, bo na przykład nie wiem mamy jakąś tam mamy tam jakąś kwotę na swoje hobby, ale kupilibyśmy jeszcze coś, dołożyli jakieś, nie wiem, farby, jakieś dodatki i, i możemy sobie tą płatność rozłożyć w czasie, czyli składamy modele na kredyt troszeczkę, no ale ta, 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 takich czasów dożyliśmy niestety wszystko staje się coraz droższe i coraz tańsze o czym mówiłem już w swoich filmach więc tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, z e, takich e, dobrych dobrych wieści, e, dobrych i niedobrych, bo fajnie by było po prostu mieć, mieć taki worek pieniędzy na, na ten i, i nie korzystać po prostu z tego, ale czasami to się przydaje. Dobra, e, koniec, koniec dyskutowania. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym e, odcinku e, informacji modelarskich.